co się dzieje? Zakochuję się w tobie. Książka oczywiście o miłości, miłosne konstelacje. Bohaterkę poznajemy w momencie, kiedy ona jest już kobietą 30-paroletnią i właściwie ma to swoje życie tak, powiedziałabym, ułożone, uporządkowane. Właściwie zrealizowała wszystkie plany życiowe, które sobie zakładała, bo to jest straszna planistka. I w tym, jakby w tym całym tej pięknej układance do szczęścia brakuje jej tylko dziecka. Kolejna próba in vitro nie powiodła się. Coś panią blokuje. To jest opowieść o tym, jak wiele rzeczy w pewnym momencie życia wydaje nam się ważniejszych od miłości. I że właściwie, kiedy mamy to uczucie, nie potrafimy do końca docenić wagi tego, co nam się zdarzyło. I często się zdarza, że no, drogi nasze się rozchodzą z tą osobą, która właściwie była nam, wydawałoby się, pisana. Myślę, że jest to historia także o znaczeniu przypadku w tym naszym życiu, prawda? Bo okazuje się, że każdy z nas nosi w sobie jakąś taką historię niezakończoną, jakąś taką historię, która mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć i zupełnie inaczej wpłynąć na nasze dalsze losy. Zatraceni w tańcu, spacer po zbyt cienkiej linie. Ta muzyka istnieje w powieści i ja pomyślałam sobie, że skoro tak, to dlaczego nie zrobić składanki muzycznej, która by jakby nawiązywała bezpośrednio do samej powieści. I poprosiłam Kasię Kowalską, która wiem, że czytała moją poprzednią książkę, i poprosiłam ją o napisanie piosenki. Kasia przeczytała Miłosne konstelacje i powiedziała: tak, chcę napisać, to mi się bardzo podoba. Wiesz, to będzie taki soundtrack z książki. To była tak naprawdę moja pierwsza praca, jakąkolwiek miałem właśnie przed kamerą. Zawsze jakby pracowałem w szkole na scenie, więc to też było nie lada wyzwanie, żeby te emocje jakby sobie też oswoić i pokazać przed całą ekipą. Ja myślę, że to nie jest tak do końca, że faceci nie sięgają po takie książki. Na pewno kobiety je kupują, a mężczyźni w domach mogą ukradkiem sobie czytać niektóre rozdziały. To są uczucia, emocje. No i uważam, że mężczyźni mają tak samo duże pokłady jak kobiety i często mogą się do nich odwoływać. Czy ty mnie wtedy naprawdę kochałeś? Nigdy nie przestałem.